Kraków. Zaskakujące stawki w szpitalu tymczasowym koronawirus w Małopolsce. Nawet 27 zł na godzinę za sprzątanie w szpitalu tymczasowym. Nawet 27 zł na godzinę, takie stawki są oferowane za sprzątanie w nowym szpitalu tymczasowym w Krakowie. W praktyce miesięczne wynagrodzenie może wynieść 4500 zł brutto. Przypomnijmy, szpitale tymczasowe powstają w wielu miastach Polski. Największy, już funkcjonuje w Warszawie na Stadionie Narodowym, na początku grudnia planowane jest otwarcie takiej lecznicy w hali Expo w Krakowie. Teraz trwają ostatnie przygotowania, także związane z personelem, który ma tam pracować. Jak są rekrutowani pracownicy? Oto jedno z ogłoszeń: poszukujemy osób do serwisu sprzątającego w szpitalu tymczasowym przeznaczonym dla pacjentów COVID-19. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie w wysokości 27 zł brutto na godzinę. W praktyce za sprzątanie w szpitalu w krakowskiej hali Expo wynagrodzenie może wynieść 4500 zł brutto. Praca od 7 do 19, będą również zmiany nocne, od 19 do rana czy na dzisiaj są jeszcze miejsca? Na ten moment mamy komplet. Proszę dzwonić w przyszłym tygodniu, być może wtedy będziemy potrzebować więcej osób, mówi przedstawiciel firmy oferującej pracę, cytowany przez Dziennik Polski. Tłumaczy jednocześnie, jaka jest oferta i jakie warunki muszą być spełnione. Czyli, praca od 7 do 19, również zmiany nocne, od 19 do rana, umowa zlecenie, wymagana książeczka sanitarno-epidemiologiczna. Zapewniamy środki ochrony osobistej, kombinezony, rękawiczki, przyłbice, maski, gogle i tym podobne, w jednym kombinezonie praca maksymalnie do 4 godzin, czytamy. A jakie może być wynagrodzenie dla personelu medycznego w szpitalu tymczasowym? Ma być ono porównywalne do tego w szpitalu IML. Rydgiera, który jest odpowiedzialny za skompletowanie lekarzy i pielęgniarek. Jak przypomina dr Tadeusz Wadas, szef Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, średnie zarobki pielęgniarki w stolicy Małopolski są na poziomie 4000 zł brutto. Co oznacza, że przy tych realiach, nie jest wykluczone, że personel sprzątający w szpitalu tymczasowym może zarobić więcej niż ten z białego personelu. Według ostatniego raportu Sedlak Ampersand Sedlak średnia płaca dla lekarza to 6918 zł.